Podróż do domu wielkich uczuć. Opowiem ci o chłopcu, który się bał. Ale nie ciemności, ani potwora z szafy, ale swoich emocji. Pamiętał, że zawsze mu powtarzano, że nie może wyrażać swoich uczuć. Nie może płakać, ani się bać. Chłopiec miał na imię Jacek. W głowie miał ciągle to, że nie wolno mu płakać, kiedy jest mu smutno. Nie wolno mu być smutnym. Nie wolno też płakać, kiedy coś go boli. Te emocje to bzdura. No bo przecież chłopcom nie wypada się tak mazać. Chłopiec musi być silny, dzielny, a nie płakać jak dziewczyna. Tak ciągle słyszał. Chłopiec nie wiedział, kim jest. Nie czuł właściwie nic, bo bał się swoich emocji. I tak chłopcu mijał każdy dzień. Kiedy się uderzył, zaciskał mocno zęby i oczy, żeby tylko łza nie pociekła po policzku. A kiedy ból był tak silny, że jedna łza gdzieś się wymknęła, to szybko wycierał ją rękawem koszuli, żeby tylko nikt nie zobaczył. Kiedy robiło mu się przykro, bo ktoś siadał pierwszy na huśtawce, to odwracał się plecami i kopał w pierwszą napotkaną na swojej drodze rzecz. Płakać nie mógł, to chociaż w coś sobie mógł uderzyć. Złość była okej. Całkiem się z nią zaprzyjaźnił. Kiedy coś było nie tak, nieważne co, złość była okej. Całkiem się z nią zaprzyjaźnił. Kiedy coś było nie tak, nieważne co, to złość była akceptowana. No bo chłopcy przecież tak powinni rozładowywać emocje przez uderzanie, sport, walkę. To są sposoby właściwe. Kiedy jednak tak rozładowywał swoje emocje, to był to tylko sposób na małą chwilę. Zaraz powracały myśli i smutek znów powracał. Wiedział jednak, że nie może płakać, a na pewno nie wtedy, kiedy ktoś mógłby to zobaczyć. Czasami, kiedy nikt nie patrzył i nikt nie widział, zdarzało mu się płakać. Co dziwne, czuł się potem lekko, cały ciężar spadał mu z serca. No może prawie, bo czuł się jednak potem jak oszust, bo przecież płakał. A tego robić mu nie wolno. Jakże mu wtedy brakowało kogoś, kto powiedziałby mu, że może płakać, że dobrze jest czasem tak pozwolić emocjom wyjść. Bardzo chciał, żeby ktoś go przytulił. Czuł się zupełnie sam. A tak niewiele potrzebował, żeby poczuć się dobrze. Poczuć, że może liczyć na kogoś i nawet nie chodzi o to, że sobie źle radził ze wszystkim, że nie potrafił dobrze zawiązać buta, że nie zawsze trafiał do bramki. Chodziło o to, żeby był ktoś, kto powie mu, że to jest okej, że może coś pójść nie tak, że można płakać. Że można płakać, kiedy nie trafi się do bramki, że można prosić o pomoc w zawiązaniu buta. Pewnego dnia grał z kolegami w piłkę. Dołączył do nich nowy. Gra była zawzięta. Każda drużyna chciała wygrać. Nowy był w drużynie z Jackiem. Była końcówka meczu, decydujący moment. Nowy biegł do bramki, miał idealną sytuację, żeby strzelić gola, ale z drużyny przeciwnej chłopak podstawił mu nogę. Nowy przewrócił się, zdarł kolano i zaczął płakać. Jacek był zdziwiony, że Nowy płacze. No przecież chłopakom nie wypada. Podszedł do niego. Tak jak sam do tej pory słyszał, powiedział mu: nie rycz jak baba, przestań się mazać. Nowy powiedział: głupi jesteś. Jacek się zdziwił. Nic z tego nie rozumiał. Nowy mówił: to było dla mnie ważne. Płaczę, bo jest mi smutno. Poza tym tata mi mówił, że jak na czymś ci zależy, a to nie wyjdzie, to możesz płakać, bo inaczej nigdy nie zostawisz tego, nie zrozumiesz i nie zrobisz tego lepiej. Następnym razem płacz i smutek są okej dla każdego, nie tylko dla dziewczyn. Nowy zapytał: czy uważasz, że źle grałem? Jacek powiedział do Nowego: nie, no co ty, byłeś świetny, grałeś jak prawdziwy piłkarz. No widzisz, prawdziwy piłkarz też może płakać. I obaj zaczęli się śmiać. Jacek zrozumiał, że płacz jest okej. Jeszcze tego samego dnia Jacek porozmawiał ze swoimi rodzicami. Mama nie wiedziała, jak ma rozmawiać,
bo też zawsze słyszała, że chłopcy nie płaczą. A tata myślał, że tak będzie lepiej, bo jego też tak wychowali, że chłopaki nie mogą płakać ani mówić o swoich emocjach. Pierwszy raz rozmawiali szczerze, wszyscy się popłakali, ale dzięki temu poczuli wielką lekkość, jakby ktoś z nich zdjął wielki ciężar. Chłopiec zaprzyjaźnił się z Tomkiem, bo tak miał na imię nowy. I razem, jak prawdziwi piłkarze, przeżywali emocje, nie tylko te na boisku. Bo płakać też trzeba mieć odwagę, a wrażliwość to prawdziwa supermoc. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej bajki. Więcej bajek znajdziesz na stronie jogowanie.pl w zakładce Bajkowanie. Jeżeli uważasz, że ta bajka ma dużą wartość, to skomentuj, udostępnij i zapraszam Cię również do wysłuchania wcześniejszych bajek. Dziękuję.